Witajcie. Na pewno spotkaliście się z takim problemem, że na dużych polach w miarę upływu czasu i dnia pracy pojawiają się coraz większe nakładki między poszczególnymi przejazdami. Czasem jest też utrudnione utrzymanie przejazdów jeden obok drugiego, albo się ciężko nawraca na uwrociach pola. Cóż, zostały na to wymyślone pewne nowe, ale znane już w większości rolników sposoby. Chociaż parafrazując stare powiedzenie, Polacy nie gęsi i swój GPS czy jazdę równoległą mają. I dziś chcieliśmy Wam zaprezentować jazdę równoległą stworzoną i opracowaną przez polską firmę Hydra System. Obecnie używana wersja oprogramowania do sterowania jazdą równoległą, czyli de facto ciągnikiem. Jest to druga wersja oprogramowania. Jak mówią twórcy całego zestawu, w przygotowaniu jest wersja numer 3. Natomiast jeśli chodzi o antenę, jest to wersja 5. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ cały system sterowania jazdą równoległą mieści się w tej małej antenie, która jest na dachu. W środku, w kabinie, do wyświetlania wszelkich informacji jest zastosowany tablet, ale równie dobrze mógłby to być nawet telefon. Potrzebne jest tylko urządzenie z systemem Android. Mieliśmy możliwość przetestowania tego na polu. Sprawdza się. Opowiemy Wam o tym i zobaczycie troszkę, jak to pracuje. My mamy wersję z tak zwaną poprawką RTK, która umożliwia uzyskanie większej dokładności. Poprawki poprawiające dokładność jazdy równoległej są pobierane z sieci geodezyjnej i przesyłane do anteny poprzez sieć GSM, czyli kartę SIM, jakiej używamy w naszych telefonach komórkowych. Zapraszam, zobaczcie, jak to pracuje i co może zrobić, jak to obsługiwać. Zapraszam do kabiny kierowcy. Tak jak wspominałem, sercem całego systemu jazdy równoległej Hydra System jest antena umieszczona na dachu, a tutaj w środku mamy tablet, który służy jako taki sterownik do tej całej anteny i do całego systemu, i na którym możemy ustawiać wszystkie parametry pracy. Odpalamy. Trzeba uruchomić aplikację Hydra System. Chwilę to trwa, ale bardzo krótko. I teraz tak. Przed nami pojawia się panel jakby sterowania. Krótkie objaśnienie, jak to działa. Zacznijmy od tego, że sprawdźmy, ile mamy satelitów, które widzi antena. Tutaj jest informacja o sygnale czy sile sygnału satelitów. Każda z tych cyferek to jeden satelita, jest tu ich pewnie ponad 10, około myślę 15, więc gwarantuje to całkiem dobrą dokładność. Test przeprowadzamy na terenie przygranicznym z naszymi wschodnimi sąsiadami. Z miejsca, w którym się znajdujemy, jest zaledwie 30 km w linii prostej do granicy. Stąd czasem ta dokładność ma problemy z osiągnięciem jakiejś tam super dokładności, ale do prac i tak jest lepiej niż prowadzenie z ręki. Po lewej stronie znajduje się pierwsza ikonka u góry po lewej, pokazuje nam prędkość, z jaką pracujemy. Kolejna pokazuje dokładność sygnału RTK. Ta dokładność się cały czas zmniejsza z reguły po pierwszym uruchomieniu na danym polu. Jeżeli odjedziemy gdzieś daleko do bazy, to wynosi 20 cm. Jednak im dłużej przebywamy w danym miejscu, tym ta dokładność jest większa. Docelowo ma wynosić około 2-3 cm. My w tej chwili mamy 6,2. Do pracy z kultywatorem spokojnie wystarczy. Potem mamy przybyty dystans oraz obrobiony obszar, który wynika z tego, jaką maszynę mamy podpiętą z tyłu
i jaką szerokość tej maszyny wpiszemy. Z kolei po prawej stronie, pierwsza ikonka od góry, my tu mamy ustawiony kultywator, ale możemy sobie wpisać dowolną maszynę. Sobie zobaczmy, jak wygląda ten kultywator. Mamy ustawioną szerokość roboczą 3 metry. Przesunięcia bocznego nie ma. To jest przydatne, jeśli pracujemy na przykład z kosiarkami, które oczywiście pracują z prawej strony ciągnika. Wtedy można sobie przesunąć to położenie anteny. Oraz tutaj mamy zakładkę, czyli ile centymetrów może się zakładać jeden przejazd do drugiego przejazdu, na drugi przejazd. Możemy również, oczywiście wstawiamy, jak daleko jest antena od belki, żeby nam dokładnie pokazywał położenie narzędzia oraz informacje, kiedy ma włączyć sekcję, to chodzi o opryskiwacze przed jakby rozpoczęciem, wyprzedzenie wyłączenia sekcji, ile to ma nastąpić podczas jazdy oraz kontrola sekcji. Po ustawieniu tych wszystkich, po wpisaniu tych wszystkich ustawień bierzemy dodaj jako nowy lub też zmodyfikuj, wychodzimy z tego menu i możemy przejść na pole. Tutaj mamy listę pól. Pole można sobie zdefiniować i można sobie nawet pobrać pole z bazy działek. Ta baza działek nie działa wszędzie. Zobaczymy, czy tutaj zadziała. OK. Tak jak mówiłem, teraz dodaj jako nowy. Dobrze. Aby zacząć jeździć po polu bez trzymania kierownicy, musimy wyznaczyć sobie jakąś linię, według której ciągnik będzie jeździł. Są dwie możliwości. Albo będziemy jeździć wzdłuż krzywej, na przykład wzdłuż miedzy jednej z miedz pola i przenosić tą krzywiznę coraz dalej w pole, lub też możemy wyznaczyć dwa punkty, które będą stanowiły jakby początek i koniec naszej linii AB, która będzie wirtualną, prostą linią na polu, wzdłuż której będzie jechał ciągnik. Stawiamy sobie flagę A i podjedziemy kawałek, żeby ustawić flagę B. Teraz możemy postawić koniec linii AB, czyli flagę B, i wciskamy generuj ścieżki. I zaraz system wygenerował nam ścieżki, według których będziemy się poruszać. Nawracamy. Strzałka pokazuje nam linię, w którą chce wjechać ciągnik. Wjeżdżamy w tą linię. Wciskamy A. Prędkość jazdy musi być powyżej 0,5 km na godzinę. No i jedziemy. Ciągnik jedzie sam. Ręce mam tutaj. Możemy jeszcze sobie zaznaczyć obrobione przejazdy. Wtedy system rysuje taką zieloną linię, która symbolizuje to, co zrobiliśmy, co już zrobiliśmy. Tak jak widzicie, pokazuje nam tu prędkość 4,8 na godzinę, 4,5, ilość przejechanych metrów 25 metrów, dokładność się już zwiększyła i wynosi 5,5 cm i obrobiliśmy 0,01 hektara. Będzie lepiej. Teraz cyfra na górze pokazuje odchylenie od zaplanowanej linii. Pracujemy w takich warunkach, w których tak naprawdę nie powinno się pracować
na polu, ponieważ padał dzisiaj deszcz, podłoże jest mokre, ziemia tutaj jest gniazda, ciągnik troszkę się ślizga. Te odchyłki potrafią dojść, nie wiem, do 15 cm na naprawdę, w naprawdę niekorzystnych miejscach. I teraz ciągnik zobaczył, że już jest koniec naszej ustalonej wirtualnej linii. Podnosimy. Zawracamy. Ponieważ w tej nawigacji, w nawigacji firmy Hydra System jakby koniec ścieżki oznacza automatyczne rozłączenie nawigacji, co jest całkiem przydatne. Można także ustawić alarm. Wjeżdżamy w kolejną ścieżkę, opuszczamy i jedziemy. Dokładność wynosi teraz od linii 6, 7, 10 cm. Tak? Tak jak mówiłem, pracujemy w warunkach dość niekorzystnych. Mimo to całkiem nieźle sobie radzi system. I teraz tak, w ramach bezpieczeństwa, jeżeli tylko dotkniemy koła kierownicy i ruszymy nią, to system się automatycznie rozłączy. Uwaga, demonstruję. Ja ruszam kierownicą i się rozłączy. Wciskając A, powierzamy kierowanie automatyce. Wracamy i zrobimy jeszcze jeden przejazd, żeby Wam pokazać, że system naprawdę prowadzi nas równo. Ciągnik wjeżdża w linię, dokładność się zwiększa do 0 cm, opuszczamy i zaraz będzie widać jeden pas uprawiony, a jeden nie, a kolejny nie. Zaraz dojedziemy do początku naszej flagi, czyli do punktu A i tam będzie można nawrócić i pojedziemy pomiędzy tymi uprawionymi pasami. Właśnie dojechaliśmy do punktu. Do punktu A. I teraz zamykamy to, co zostało pomiędzy przejazdami. Zamykamy. Wjeżdżamy. Opuszczamy narzędzie.
Nawigację firmy Hydra System można zainstalować na praktycznie każdym ciągniku, który jest wyposażony w hydrauliczne wspomaganie kierownicy. W ciągnikach, które są wyposażone, mają przygotowany zawór hydrauliczny do jazdy równoległej, wystarczy tylko antena, komputer i nakładka. Natomiast w ciągnikach, które nie mają takiego zaworu, do ciągników, które nie mają takiego zaworu, firma Hydra System oferuje zawór, który się wpina w układ hydrauliczny i wtedy nawet stary 20-letni ciągnik może być wyposażony w jazdę równoległą. Jak widzicie z tyłu, nie zostało nic. Cały ten pas, który pozostał między dwoma pasami uprawionymi, został teraz uprawiony i wjeżdżamy na kolejny pas. Tak wygląda nieuprawiony pas między przejazdami i zaraz z niego wjeżdżamy. To jak widzicie, z uwagi na to, że tu już jest pewnie inna ziemia, jest jeszcze bardziej mokro niż było. No właśnie, ta niedokładność wynosiła 15 cm, ale ona zaraz się powinna zacząć zmniejszać. Chociaż, no właśnie, system sobie z tym poradził i teraz prowadzi nas z dokładnością 1 cm. Z tyłu wszystkie przejazdy łączą się i nie zostaje pomiędzy nimi żaden pas nieuprawionej gleby. Przed chwilą niedokładność tam, gdzie było naprawdę ciężko, między przejazdami wynosiła około nawet 15 cm. Teraz to, przed chwilą było to tu maleje i teraz mamy tutaj 1 cm, kończy nam się linia. Robimy nawrotkę kolejną. Teraz sobie wjedziemy w dwie ścieżki dalej. Pracujemy, nie trzeba w ogóle kierować, nie trzeba zmieniać biegów. Nie trzeba trzymać gazu. Akurat ten ciągnik potrafi to wszystko sam, ale każdy ciągnik, który ma hydrauliczny system wspomagania kierownicy, można doposażyć i każdy ciągnik będzie pracował tak, że nie trzeba kierować nim podczas jazdy. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu, ponieważ nakładki pomiędzy poszczególnymi przejazdami są minimalne i w zasadzie nie do zrobienia z ręki przez nawet doświadczonego operatora. Zostały nam teraz dwa przejazdy pomiędzy kolejnymi przejazdami. Tutaj na naszym mini poletku testowym wjeżdżamy, ciągnik ustawia się, mamy 1 cm dokładności. Ze swojego krótkiego doświadczenia powiem, że największym problemem, z jakim spotykają się operatorzy podczas pracy z jazdą równoległą, podczas używania w ciągniku jazdy równoległej, jest fakt, że z reguły drugie śniadanie znika gdzieś tak koło godziny 8, bo z nudów nie ma co robić w kabinie. Kończymy na dzisiaj
nasz test, chociaż nie pracę. Będziemy jeszcze pracować po skończeniu całości. Podsumowując, czy warto pracować z jazdą równoległą? Wystarczy spojrzeć tutaj. Tutaj ostatni przejazd prowadziłem z ręki pomiędzy jednym a drugim przejazdem. Tu przy kultywatorze został pas nieuprawionej gleby. No, jeżeli pracujemy po 12 czy 13 godzin w ciągniku, nie ma szansy, byśmy uprowadzili ciągnik non-stop z taką samą dokładnością. Nawigacja pomaga w utrzymaniu tej dokładności. Pomaga także, jeśli pracujemy z rozsiewaczami nawozu, czy z opryskiwaczami po ściernisku, czy tam, gdzie nie ma wytyczonych ścieżek przejazdowych. Pomaga pracować tak, by nie było nakładek, by była lepsza wydajność i by zużywać mniej środków do produkcji nawozów, chemii, paliwa i tak dalej. Z naszej strony serdecznie polecamy, bo jest to bardzo ciekawa rzecz. Szczegółowe informacje na temat cen oraz dostępności różnych rodzajów nawigacji możecie się tego wszystkiego dowiedzieć w internecie na stronie producenta, czyli firmy Hydra System. Dziękuję.